Dzień dobry, witam. O, o, nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo no, Give me, give me Spal startem, sobie. jak zwykle. Wiesz, że nie będzie mi się chciało tego wycinać, więc. Wiem. Why... O, dzień No dobry, Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Lesiu, z Attitude Polska, jest za nami Sikario. Dzień dobry. Gdzie mieliście już przyjemność się usłyszeć moją piękną stawkę przed chwilą, ale mimo wszystko witam serdecznie. E, tak, znam sobie sprawę, że to jest drugi odcinek tej w cudzysłowie serii, a mnie mam nawet nazwy. Trzeba byłoby na czymś No pomyśleć. właśnie. Czy masz coś e, na myśli, Fikario? Fikario. Czy mam coś na myśli? E, nie jest to nic cenzuralnego, więc chyba nie. Może coś e, w skrócie. Bum. Tak, w ogóle najlepsze <laughs> <głos> <głos> Tylko nie, bo to jest program no to, o wrestlingu, że... więc musi być coś jak w federacji, musi... gdzieś tam musi być... Chociaż w, Chociaż w sumie tak, tak w nawiązaniu do, do, do finishera Adama Cola, może, no, może po prostu nazwijmy to The Boom, ale... Nie, za mało chyba. Za, za, e... za mało impaktu ma Adam Cole chyba na naszym kanale, tak sobie myślę. Chyba tak. E, jak coś piszcie e... w komentarzach propozycje, jak możemy nazwać tą serię, bo najwidoczniej jesteśmy zbyt mało oryginalni. Ja już stworzyłem swoje WWE Shortcut i na tym moja e, oryginalność się skończyła. E, ale Sicario, w ogóle, czemu się <laughs> tutaj zebraliśmy? Bo ja nawet nie wiem, o czym my dzisiaj rozmawiamy, bo w sumie e, pierwszy odcinek nagraliśmy jakieś dwa tygodnie temu. Od tego czasu, w sumie, w świecie no wrestlingu, tak. no. Jak to się świecie wrestlingu wydarzyło się sporo, ale nic takiego, co po prostu byśmy powiedzieli OMG w ogóle, jak to mogło się wydarzyć. No właśnie, bo w sumie może takie słowo wytłumaczenia dla widza na początku, bo w sumie nie pamiętam, czy mówiliśmy na. czy to było na poza Anteniu, czy na ostatnim odcinku, bo zamysł był pierwotnie chyba taki, że faktycznie powiedzmy w miarę robić to co tydzień i tak podsumowywać sobie takie właśnie newsy, newsiki. Jakieś tam ciekawe wydarzenia. Tylko, właśnie, jakoś tak. I, I nawet, żeby było śmiesznie to chyba byliśmy umówieni na ten odcinek tydzień temu. Tylko, że mam wrażenie, że tak wszyscy w trójkę, nie komunikując się ze sobą, spojrzeliśmy na to, co się działo w zeszłym tygodniu. I tak stwierdziliśmy. No, no, taki tydzień typu Made in wyrzuć trochę, bo nie działo się za w zeszłym tygodniu Był, był, the rock. był. był, był. I, ale to było w piątek w sumie już, więc trochę było późno. Nie, no, no, nie powiem. No, aktualnie żyjemy w bardzo dobrych czasach i po prostu od dobrobytu nam się w dupach poprzewracało, bo mamy co tydzień tak dużo dobrego wrestlingu. W sumie to nie był ten tydzień po galach? Nie, nie, to było chyba wcześniej. Mm. W sensie PTW i PPW. Ale też chłopaki nagrali. Jak ktoś nie oglądał, polecam. No właśnie, więc tak. Więc jeżeli chcecie nadrobić sobie z naszego polskiego bagienka, to, to, ten, to ten drugi podcast wczoraj czy dwa dni temu. No my się no my chyba klasycznie bierzemy na tapetę bardziej, bardziej te większe federacje dzisiaj. No i w sumie w związku z tym, no to może tak krótko w sumie co się działo w WWE od tego czasu otrzymaliśmy do wniosku, że nie za wiele. Przy czym to jest takie nie za wiele na zasadzie, że kurczę jest dobrze i naprawdę trzymają chłopaki fajny poziom na tych tygodniówkach. W sensie widać, że te programy jak na fakt, że takie trochę rozpisane tak na ostatnią, na ostatnią chwilę to... No powiem tak, wszyscy dają mega fajne proma, yy, Becky Lynch jak na fakt, że jest dosyć sporą faworytką, wydaje mi się, do wszystkich dużych walk na najbliższą, w ogóle wszystkie najbliższe miesiące yy, tego roku, to jest dosyć przekonująca i raczej chce się jej kibicować, a nie czuje się tego znużenia jej osobą. Kody yy, o Cody się w sumie właśnie baliśmy, jak, jak to wszystko tam na niego wpłynie i pamiętam, że mieliśmy chyba rozkminę? To Cezar rzucił, że chyba y, jak w ogóle Kodi usprawiedliwi to, y, to że jakby zdecydował się jednak na, na Romana. I pamiętam, że Cezar powiedział chyba że stwierdzi, stwierdziwe, że no, bo te ci fani, bo te ci fani, go przekonali. A I popraw jeśli się mylę. Nic nie powiedział. Nie, no właśnie, poprawnie, jeśli to... się mylę. Czy, czy mi się wydaje, czy na, czy na tym role następnym właśnie? W sensie to już było role po tym naszym odcinku. Czy mi się wydaje, czy on dosłownie wyszedł i powiedział, że on robi to dla nas, dla fanów, że się zdecydował, bo takie coś mi utkwiło w pamięci. W sensie, ja teraz tego proma nie mam przed sobą i nie do końca pamiętam, też to było jakiś czas temu, ale ja najbardziej to row pamiętam z tego, że właśnie nie dostaliśmy takiego jednostronnego wytłumaczenia i po prostu, dobra, przemilczmy to, pokażmy, że, no, Rose ma tą motywację, że nienawidzi Bloodline i że chce to wszystko zakończyć, ale tak, no... Mi brakowało tego, żeby on się odniósł do tego, że powiedział jeszcze parę dni wcześniej, że nie zrobi tego na resulmeni, a jednak robi to na resulmeni. Więc w mojej opinii nie wybronili się w tym aspekcie, ale ogólnie wyszli z tego fajnie i fajnie, że ostatecznie dostajemy tą walkę i chyba już się nic z tym nie zmieni. Pod względem tygodniówek, gdybym jeszcze nagrywał shortcuty, to aktualnie żyłbym w siódmym niebie, ponieważ poziom tygodniówek jest bardzo, bardzo dobry. Te ostatnie qualifying mecze. Możemy w sumie pogadać o Elimination Chamber, zrobić takie mini predykcje. Jak to, to jakie były na przykład starcia kwalifikacyjne i jakie. Walki prowadziły do poszczególnych pojedynków na Elimination Chamber. Stwierdzam, że jakby wszystkie poziomowo były co najmniej. Dobre, w sensie ty się je pamiętasz, te, te, te walki kwalifikacyjne, tak? tak dla, zapytam dla pewności. Teraz ci ich nie wymienię, chociaż. No, już obejrzałem. Tam, nie obejrzałem tam, gdzie Bronson Reed nie awansował i tam, gdzie Ivar nie awansował, to było na jednym row. Tam chyba. Ale to miałem takie, oto fakt, czemu awansował Bobby Lashley, a nie Bronson Reed, gdzie gala jest w jego home country. Ale dobra, tego przejdziemy podczas właśnie predykcji Elimination mm. Chamber. No i ogólnie wszystko jakby poziomowo, tygodniówka. Na przykład ostatnie roł, o Jezus Maria, ono było świetne jeszcze z tym main eventem Jay kontra Gunther i Open RM Cody kontra Drew McIntyre. To było niesamowite show, ale jak patrzę na tą galę Elimination Chamber. To nie dość, że są tu tylko cztery walki i o ile jak jeszcze rozumiem, że na Royal Rumble dajemy cztery walki, no bo te Rumble mecze jednak trwają godzinę, gdzie powiedzmy jeszcze z wejściami i tak dalej, no to z półtorej to wszystko zajmuje. Tak elimination chamber raczej tyle nie będą trwać, a nawet jeśli tyle trwają, to są one aż do bólu przewidywalne. I o ile no zapewne tak team mecz wyjdzie bardzo, bardzo dobrze, i może to być naprawdę show stealer. A RIA, znając Jacks, będą miały sporo bazu wśród publiczności, no bo jak to jest RIA Ripley w Australii. Tak jednak, no gdyby nie to, że to jest jednak gala w Australii i dla nas jest dosyć korzystny time zone, że jednak staniemy sobie rano przed południem. Właśnie wiadomo o której, której? godzinie? Wydaje mi się, że to jest o, okay. w naszej strefie czasowej o 11. O 11. Ale tak czy inaczej, no to jest tak przewidywalna gala. Takie po prostu mam poczucie, że to jest Elimination Chamber, to jest tuż przed WrestleMania, ale mam takie uczucie jak takie, nie wiem, Fast Lane, tylko że jest Elimination Chamber meczami. E, tak, to jest w ogóle. Czy nie masz wrażenia, że przez to, w jakim Bo w ogóle przyjęło się jakoś teraz w tym schedule od WWE i że to Elimination Chamber zawsze wchodzi w tą road to WrestleMania? Ileś angielskich słów w jednym zdaniu, e, to nie masz wrażenia, że. Trochę ta gala cierpi przez to, bo to jest w ogóle jedna z fajniejszych stypulacji, ten chamber match. I jakby nie uważam, że gdyby on był w ogóle w jakimś innym położeniu w roku, to po prostu te mecze albo mogłyby być o jakieś mistrzostwa główne, albo coś takiego. I w ogóle mogłoby to być takie mega ciekawe. Jakieś mogłyby być szokery, a tak to jest to trochę wciśnięte w ten road to Wrestlemania. Jeden czempion nie walczy, drugi kontuzjowany... I w sumie wszystko tak już jest mniej więcej wiadome i właśnie przewidywalne. W sensie IMO powinni zrobić to samo, co na przykład zrobili z Hell in SL, czyli no aktualnie już pay per view jako takiego Hell in SL nie mamy i dostajemy tą stypulację tylko wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Tak samo jak zrobili z TLC. Według mnie, jedyny taki gim, może dwa gimmick mecze, które powinny być, że mają swoje pay per view i tam się dzieją te walki, to Money in the Bank i Royal Rumble. Chyba, że teraz o czymś mega oczywistym zapomniałem. Ale hmm, na przykład Elimination ja raczej, Chamber to no to nie powinno być oddzielne pay-per-view, że raz na rok, raz na dwa lata mamy akurat taką stypulację, że jest dużo ludzi wokół jakiegoś yy, głównego tytułu i wtedy mamy Elimination Chamber match i wszystkie takie omg, nie mogą się doczekać i wow, ale fajnie, że dostajemy tą walkę. No bo skoro no, w zeszłym roku tak samo, yy, jakie tam były Elimination, a tam było o... Number One Contendership do Bianki, tam chyba Aska wygrała. Tak, też, też, no. To nic nie fajna z tego Elimination Chamber nawet jednego spotu, a potem była to opas United States. O, to pamiętam tą walkę akurat, bo tam. Tak, śmiałem, Austin tam wszyscy... Theory, Bronson Reed, Damian Priest, Johnny Gargano, Montez Ford i Seth Rollins. To pamiętam, że po tej walce wszyscy mówili, że o, ten dostanie push, tam Johnny Gargano dostanie push, Montez Bronson Reed, ale dostanie push, no. <coughs> No, tak to się skończyło. No, to mniej więcej, to mniej więcej właśnie tak poszło. Eee, no, w sensie trochę się z tym zgadzam. Mówię ja. No, wydaje mi się, że tutaj jest potrzebne coś do zmiany, bo jakby oni fajnie wykorzystali w ogóle ten format, e, dlatego że powiedzmy, mają te dwa mistrzostwa, i oni, wydaje mi się, przyjęli taki plan, że wiesz, e, że zawsze na jednego mistrza idą ci zwycięzcy Royal Rumble, i to jest jakby. To jest jakby jeden ten contender, a, tego a ten drugi contender, żeby też było, że jest taki, wiesz, że jest to poważny po prostu pretendent na tą WrestleMania dla drugiego mistrza, to biorą go po prostu z tego Elimination Chamber. I, i jakby sam zamysł nie jest głupi, tylko że Galam megamos na tym traci, a szkoda, bo właśnie potencjał jest duży. Na nawet w sumie gdyby zrobić to właśnie rzadziej, tak jak mówisz, a wydaje mi się, że wiesz, byłyby takie emocje na przykład, jakby było z jakiegoś tam powodu sześciu pretendentów, Wyszedłby, nie wiem, Nicaldis za rok i powiedział, to się rozstrzygnie w Elimination Chamber meczu. I wiesz, wtedy masz takie wow, ale, ale się mogę zadziać. A, a tak to jest takie, no. Czyli bo zgadzamy się, że Becky Lynch i Drew McIntyre, nie? Znaczy, no możemy zrobić coś ala la predykcje, jak ze starych dobrych czasów w ogóle. Pamiętasz, kto z nas zakończył jako Attitude Wrestling Heavyweight Champion? Nie no, 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 no na pewno ja, oczywiście, no bo kto inny. No. Boże święty, teraz bym musiał po predykcjach lecieć i sprawdzić, <laughs> to to było z tym obronami. <laughs> SummerSlam, po raz ostatni to robiliśmy. Chwila. Bdamana i The Bank pamiętam, mieliśmy oglądaliśmy razem, to chyba wtedy ja wygrałem. I nie wiem, czy od tego czasu to się zmieniło, czy. nie. Y no, no mogło być takie zajście, rzeczywiście. Bo Roman strollował, pamiętam, jak nigdy, jak, jak nigdy nie przegrywa, to oczywiście musiał. Jak jeden... To był jedyny raz, pamiętam, kiedy w historii, kiedy postawiłem na Bladlen, bo ja zawsze byłem tak bardzo przeciwko, że... a, No i, no i wygrało Blood teraz teraz, że druga strona. No tak. No, no ale tak. wiadomo jak jest. Dobra, możemy przejść, to raczej nie będzie zbyt długo trwało. Zacznijmy od starcia o tytuły tag team, jak wspomniałem wcześniej, według mnie potencjalny showstealer, czyli Judgment Day kontra New Catch Republic. Wow, mają swoją własną nazwę. No, Pete Dunne i Tyler Bate, to będzie dobra walka. Już po tym, co zrobili z DIY na SmackDown, mam mega duże oczekiwania. I o ile nie wierzę, żeby tutaj właśnie Bate i Dan wygrali, tak jednak, no po pierwsze fajnie, że Dan już nie jest buczem, a po drugie liczy tutaj na naprawdę takie 4,5 solidne gwiazdki. No, ale gdybym nie, odparł, nie otwarł sobie Wikipedii, to też bym nie zapamiętał tej nazwy. Ale ona chyba stworzona tydzień czy tam dwa tygodnie temu, więc niech, niech im będzie. Nie e mogę po prostu wziąć swojej starej nazwy British Strong Style? Mogliby, no ale jak Nie mają prawa no. do tego, bo to było na brytyjskiej scenie. Przecież... dobra nie A, tak, coś, coś nie no, szanujmy się, nie wierzę, żeby ktoś na scenie niezależnej miał coś takiego jak prawa autorskie. Yy, w każdym razie <laughs> mm, fajnie dla nich, ale muszę się przyznać, że generalnie zgubiłem się trochę z tym, yy, z tym właśnie, kto w końcu był tym pretendentem dla Judgment Day. A te pasy mistrzowskie, bo y, w sensie jak oglądałem Raw i SmackDown, to ogólnie było mega dużo tych meczów taktimowych. Tu był jakiś Elimination Match, to był jakiś Elimination Match, i jakby zagubiłem się w tym już na tyle, kto tam powygrywał, że byłem przekonany, że to DIY w ogóle będzie na tej gali. I dopiero potem sobie właśnie otworzyłem Wikipedię i patrzę, a nie, zaraz, The Newcastle Public. A! na koni wygrali, więc tak by nie, nie wiem, czy to tylko ja, to tak jakoś mi to umknęło po prostu, no, tak, ale... Tak, tylko tobie. No, okej, okay, no. Okay. no nie, ma, nie ma Cezara dzisiaj, żeby, żeby potwierdzić, że jemu ja mu też, ale no, no, no trudno. Eee, ale naprawdę, eee. myślę, że mecz będzie okej, okay, no ale chyba, chyba zgadzamy się, że raczej słynne JD kolejnym no, triumfem, tak, to jest że się lekko... No. Tam, jak oglądam tygodniówki, Lekko to się tak wydaje się, że to wszystko prowadzi do walki z osą awesome truf na WrestleMania. I powiem tak: No, Artur jest yes. aktualnie over. I fajnie dla niego. Chyba w całej swojej karierze nie był aż tak popularny wśród fanów. Ale jednak. No, bardzo lubię dywizję tak, team i chyba nie chciałbym, żeby Miss z Artrufem wygrywali te pasy. Jednak pamiętajmy, że jeszcze rok temu te pasy main eventowały WrestleMania i Deusos mieli je przez cały rok, I potem sami Zayn i Kevin Owens w emocjonalny sposób je wygrali. Więc trochę źle bym się czuł, że rok później te pasy wygrywa Artruf i Demis. Mo może macie inne zdanie. No, ale. Hmm, właśnie, właśnie, bo my zawsze yy, może tak o, zrobimy te dwa segmenty po prostu, bo jak już zwracamy się do widzów, to oprócz tego, że możecie powiedzieć, jakie wy macie o tym zdanie yy, i co sądzicie o, o Trów, chociaż znając życie Wam się spodoba, yy, to yy, nie zapomnijcie o lajkach, subach yy, oraz ja, no zostawieniu właśnie ten rast, komentarzy jeśli pod Jeżeli chodzi filmem. o nagrywanie filmów, ja już zapominam o takich rzeczach, żeby przypominać o filmowaniu. E, ale dobrze, to może z czasem, może z czasem ten ringrast yy, zejdzie i... Yy, prostu... ty, ty będziesz mógł to powiedzieć na koniec, żeby jeszcze raz, wiesz, przypomnieć tym opornym, którzy jeszcze tego nie zrobili po prostu. No dobrze, dobrze. Yy... O. Ja o czymś mówiłem, a, że tak, no, w sensie jest to takie dziwne, zwłaszcza, że... No ja osobiście, gdybym miał dać jakiemuś tak Timowi fajny moment na WrestleManii, to no moje serce jest za DIY. Bo to, to chłopaki, chłopaki nie byli najlepiej traktowani praktycznie od razu po tym, jak wynieśli się z NXT. Nigdy no nie czułem, żeby oni jakkolwiek jak mieli coś robić. No tak, a to i tak jest takie, wiesz, w sensie... To jest takie jechanie na fali, bo to DIY, a nie jechanie na fali, bo robią coś fajnego. Wiesz o co chodzi. Ja wiem, znaczy może niedługo to jakoś te pasy... W ogóle z Judgment Day aktualnie mam taką sprawę, że ja co jakiś czas muszę sobie przypominać, kto jest mistrzami tag team. Teraz sobie przypominam, dobra, Intercontinental Gunter, United States, Logan Paul i tak dalej, i tak dalej. W końcu pasy tag team. Kto ma pasy tag team? Jezus Maria. No, a no tak, Judgment Day. Nie, e, co to się. nie, mówi nie, sensie... robią robią z nimi nie, robotę, ale no według mnie, no. To nie jest jakiś mega. Super nie, 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 nie. to akurat moim zdaniem. To akurat moim zdaniem wbili się trochę do łbów, że tak powiem, że są tymi mistrzami. Zwłaszcza, że. Tylko, znaczy, tylko ja się trochę dziwię, że to tyle trwa. Biorąc pod uwagę, że ja byłem ogólnie przekonany, że my idziemy w Finn Balor kontra Damien Priest na WrestleMani. Co? I że tu będzie rozpad. Judgment Day. To fuck. Nie, miałeś, nie, nie yeah. miałeś takiego wrażenia? Bo ja już myślę, że tak. No kurczę. Chyba powoli czas, żeby Damien trochę, trochę coś zaczął robić z tą walizką. No, nie? To jest najwyższy A... czas, żeby właśnie był ten Kashin, A co do rozpadu Judgment Day, to myślę, że Triple H jest na tyle zadowolony z tego, jak jakby ten projekt wyszedł, że tu jeszcze trochę posiedzimy sobie z tą stajnią. Że nie będzie jakiegoś rozpadu. Że naj, najszybciej do tego to byłem przy w okolicach SummerSlam. Gdzie była ta cała akcja, że Damien Priest no, tam przeszkodził Balorowi w kasinie, Ale teraz nie, wydaje mi się, że zarówno jednak. No i taka właśnie. Dobrze się czuję. Właśnie dlatego się tak dziwiłam, że to kompletnie nie poszło w tą stronę. Ale no, też nie oszukujmy się, największym wygranym projektu Judgment Day jest z Niklin jak Dominik Mysterio. Nie, no, największym chyba beneficjentem jest Arturów. No, a, a, no tak, w sumie. No, w sumie. To on jest najbardziej open. Znaczy, więc... tak, tylko, tylko, tylko chodzi mi o to, że Dominik mógłby totalnie moim zdaniem utonąć, jakby jakby nie Judgment Day. A tak to ilość czasu, którą dostaje, wiesz, czasem na wszystkich trzech tygodniówkach się pojawi. Generalnie jest prezent... Nie no, wygrywa no, za dużo, ale mimo wszystko no, no, no. Proste, proste. Ale a propos Artrufa, to jest pytanie w ogóle, które ja chciałem zadać ci w tym odcinku. O. E, czy czy Artruf jest najlepiej, jest najlepiej wyglądającym 52-latkiem Tak, tak, wrestlingu? Tak, zdecydowanie. Tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji. E, znaczy, Może tam niedługo mu zagrozić AJ Styles, bo ja w ogóle byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem, że on ma już chyba 48 lat i ja takie, co? E, ale no, Artruf chce, chce, chce tak wyglądać jak... Jak tak widzę, na przykład patrzę na swojego no. starego, a czy pozdrawiam tutaj mojego tatę, bardzo kocham, ale no różnica jakaś jest, jest dosyć spora. E, więc no, chciałbym wyglądać jak Artur w wieku 50 lat. Zwłaszcza w tak zwanym tak. mięśniu piwnym, co mogę powiedzieć z moich rodzinnych doświadczeń. No. Y, ale w sensie Artur w sensie uświadomiłem sobie, jaką on ma niesamowitą genetykę, w sensie ten człowiek powiedziałby ci ktoś na, napisałby ci ktoś na obrazku, że on ma 25 lat. On uwierzyłbyś, tak samo bo jak miałbyś... 15 lat temu. To jest tak Chore. i to jest dla mnie niesamowite. On Ale... się zatrzymał i, i... w starzeniu się jakoś w 2008 2009 roku, a potem już przestał się starzeć. Potem jeszcze jak no, zobaczymy i te dalej z DNA to no jest tam jakaś różnica, jednak już tak trochę. I o dziwo dalej zbiera stawać. tak samo pozytywne dla slides, ma tak samo pozytywne reakcje. No, może to jest nie wiem. Co jakiś też Ciekawy przypadek drogą. Benjamin'a Batona, tylko że ciekawy przypadek Artrufa, że po prostu przestał się stawiać. Albo zaczął się teraz. I to pasuje, i, i to do niego pasuje. <śmiech> <śmiech> ale ale też, co na mnie zrobiło wrażenie, zwłaszcza w ostatnim tygodniu, i może na tym możemy skończyć segment Artrufa, on w ringu naprawdę nadal. No, jakby on nadal on nadal to ma, mimo tego wieku, po nim, po nim kompletnie tego nie widać, po prostu jakbyś miał w ringu dosłownie kogoś no, w piku formy fizycznej. No Jest i to... wyszło na to, że to co mówił Triple H po, na konferencji po Survivor Series, no to było prawdą, że no proszę państwa, cóż za wielki powrót dzisiaj Artrów. Nie żaden CM Punk. Mm. CM Punk, widzicie, dwa razy się pojawił, potem raz zawalczył na Royal Rumble, kontuzja, nie będzie go teraz przez najbliższe jakieś pół roku, a może dłużej. A Artur, widzicie, stał się najbardziej over postacią w całym WWE, więc tutaj Triple H miał rację, on zawsze ma rację. E, no, dobra, może przejdziemy dalej, tak. bo już w sumie mówimy z 10 minut o tym takim meczu. E, może przejdźmy teraz do Elimination Chamber meczu kobiet, chociaż też raczej za dużo tutaj nie będzie do gadania, czyli Becky Lynch kontra Bianca Belair kontra Liv Morgan kontra Tiffany Stratton kontra Naomi kontra Raquel Rodriguez. Jakie są twoje takie pierwsze myśli patrząc na to zestawienie? No moje pierwsze myśli są takie, że zestawienie wyszło fajne, bo faktycznie każda z nich ma jakieś tam minimalne momenty, jakiś tam minimalny fanbase za sobą. Tylko problem jest taki, jak mówiliśmy na początku, no to jest walka, żeby Becky Lynch mogła sobie mogła sobie zagwarantować Wrestlemania. I to jest w sensie, mój największy zarzut. Nie chcę mówić w Elimination Chamber Matchu mężczyzn, ale Tutaj przynajmniej nie przeszkadza mi to, że, no wiadomo, Becky jest takim no, no brainerem, ale jednak pozostałe zawodniczki, Bianca Beler to jest nadal Kuźwa Bianca Beler, to jest Miss Wrestlemania, jednak jest chyba niepokonana w ogóle na największej ze sceny, no i ona musi mieć swoją walkę na Wrestlemanii, więc. Ma ona cafebowo jakieś szanse. Potem jest Leaf Morgan, której nie było przez ostatnie pół roku, i no i chyba to Ria Ripley ją wykluczyła wcześniej, więc no powiedzmy, też ma swoją mm, tak. motywację, żeby wygrać ten Elimination Chamber match. Tiffany Stratton dopiero co zadebiutowała. No jest, może nie jest jakoś mega over, ale no to, co pokazuje w ringu, jest. No, niesamowite, Naomi dopiero co powróciła do WWE i Raquel Rodriguez też na ostatnim rowu zaliczyła powrót, więc no, każda z tych zawodniczek ma chociaż jakiekolwiek papiery na to, żeby ten Elimination Chamber Match wygrać w odróżnieniu do Elimination Chamber Matchu mężczyzn, ale to będziemy o tym mówić za jakieś 10 minut no, ale ale Becky no, ale właśnie to w sumie możemy zahaczyć, no bo jak już tak zahaczamy w sumie wiele, 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 wiele tematów w tych odcinkach jak Ci się podoba debiut Tiffany Stratton? Bo muszę przyznać, że zrobili strasznie fajną robotę, jak na fakt, jak te debiuty wyglądały w latach ubiegłych. No właśnie, chciałem teraz porównać, jak zadałeś pierwszą część pytania, że w porównaniu do tego, jak niektóre kolapy wyglądały w przeciągu ostatnich, powiedzmy, pięciu lat, no to bardzo dobrze się reprezentowała. Tam ten ostatni Moonsault no trochę wylądowała kolanami na brzuchu z mam nadzieję, że nic tam się jej nie stało, ale poza tym to mega dobre wprowadzenie i jakby też wyszło to stu naturalnie, więc no, ja jestem mega ukontentowany. To prawda, zwłaszcza, że to jest taki, to jest taka myślę dobra osoba do tego Jimiku, który ma, w sensie ona wypada w nim tak strasznie naturalnie, co chyba po prostu zwiastuje, że no może po prostu ta dziewczyna będzie robiła duże rzeczy w najbliższych latach. Życzę no, myślę, jej tego. Myślę, że ona będzie jednym z głównych takich, tylko zmieńcie jej team song. Proszę, on jest, znaczy nie jest mega no. zły, no. ale no skipuje jak leci. To możemy tym skipem do meczu o Mistrzostwo Kobiet? Okej, okay. to od razu tam takie pytanie podchwytliwe, czy według ciebie będzie to main event? Eee, widzę duże szanse na to, w sensie wydaje mi się, że albo to albo, nie wiem, albo happy moment dla Drew McIntyre'a i to, ale nie, nie chyba, chyba Riari no McIntyre jest heal'em, a po drugie, jeśli już coś no to może Elimination Chamber match kobiet, bo mężczyzn to jest tak to jest najbardziej oczywista walka. W sensie, potem będzie znowu, jak w odcinku, 10 powodów, dla których CM Punk nie powróci do WWE na Survival Series. Okaże się, że wygra, nie wiem, Randy Orton czy Kushwa Bobby Lashley. I fakt, że wygra ktoś inny, nie oznacza, że ma to sens, yy, ale no nie, no, hmm. trudno tutaj musi wygrać. A tutaj, no wiadomo, też raczej kto zwycięży, tak na 99%, no bo zawsze trzeba ten 1% zostawić, ale no, Bria Ripley nie przegrywa tutaj. No chociaż ja myślę, że Najjaceks akurat jej mogą być potrzebne te 2%, bo to tak. No, no zachowanie. No, Proszę coś może odwalić. <coughs> Wiesz, Becky Lynch z Jacks miały swój feud jakieś dwa miesiące temu, więc może będą chciały zrobić tego ale... Pajów na Rasumeni. <coughs> mm. e, ale no tr trzeba oddać, że muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu, uczciwie, y Najjaceks dla mnie wyglądała dobrze w jakiejkolwiek podbudowie i. I to miało sens, że w sensie jakby pierwszy raz zrobili fajną robotę, żeby ją jakkolwiek tak, tak, zbudować. Nie zgodzić, no mega fajnie ją podbudowali. Wiadomo, raczej nie wygra, ale mimo wszystko to, co zrobili znają w sumie od jej powrotu te raz trzy miesiące temu. No to w sensie mega fajnie ją podbudowali, wydaje się być w miarę wiarygodna. I. Raczej mało było takich walk, ale zdarzyło się raz na jakiś czas, że Naja dała naprawdę. Dobrą walkę. Nie powiem, że jakiś majsterz ale dobrą walkę i tego się spodziewam tutaj, jeszcze patrząc na to, że będą na stadionie i będzie to cała otoczka, no i będzie walczyć z Rion Ripley, która jest no, po prostu niesamowita, więc wierzę, że to nie będzie bot, że będzie to naprawdę bardzo fajna, przyjemna walka. Czy zasługująca na main event? Myślę, że gdyby nie okoliczności, raczej nie, ale no, skoro jesteśmy w Australii, no to skorzystajmy z tego, że mamy RIE Ripley. No dokładnie. A niech EW się uczy dla porównania, jak po prostu budować duże kobiety. To tak a propos Niley Rose i tego, jak za każdym razem ona dostawała te title shots. No, no, teoretycznie tutaj najja przegra, więc Tony Khan może powiedzieć: A widzicie, nie tylko ja źle bukuję. Hmm. No, a no tak, no tak. Ale, no, ale, ale tym tak... razem chyba nie został bookerem roku. Chyba nie A, wygrał Bookera roku za ubiegły. Nie, ubiegło. chyba Bookera wygrał. też pamiętam. No właśnie, chyba Paul Levesque, no żebyś wiedział. No dobra, no i przejdźmy <laughs> do końca. Drew McIntyre kontra Randy Orton, kontra Bobby Lashley, kontra LA Knight, kontra Kevin Owens, kontra Logan Paul. O, title shota na WrestleMania, na World Heavyweight Championship. Ja byłbym tak bardzo nachypowany na tą walkę, gdyby zmienić przynajmniej dwie osoby. Bo Kuźwa tutaj oprócz Drummack and Diyera wszyscy są ze SmackDown, więc jak mamy wierzyć, że ktokolwiek z nich ma na jakąkolwiek motywację, żeby pójść na World Heavyweight Championship? Oni tam wszyscy są tylko dlatego, bo. No. Pff, Elimination Chamber. No to pójdźmy. Why not? I no. można mówić, że o Kody jest z Raw, a Roman jest ze SmackDown, to żeby to wyrównać czy coś, ale no macie Kuźwa tego samego Zeina, macie tego Bronsonarida, no dajcie ich do tego Elimination Chamber. Właśnie, w ogóle, mnie to tak zdziwiło, że sami zein tak sobie, o, tak, tak sobie po prostu przegrał w walce kwalifikacyjnej z Randy Mortonem jeszcze z jakiegoś powodu i tak. W sensie, tak ja o, wyrzucasz, a z... Zayna? Zeina? Ja Randygo widzę w tej walce no. i według mnie on tam. Okej, okay, okay, tylko czemu, wiesz, najbardziej. Ale dlaczego samego Tak, Zayna? tylko czemu kosztem samego,? nie? No tak. No, ja jakbym... na, na, na w sensie naprawdę nie chcesz mieć samego na pay-per-view, jakby czemu? No. Dobra. Ja bym przede wszystkim wypierdzielił tego Lashleya stamtąd, bo on jest w tym fełdzie z tymi, nie wiem jak oni się tam nazywają, no Carionem Crossem i Autors of Pain, yy, więc nie dość, że on mnie nie interesuje to i też w supercentach wiadomo, że on tutaj nie wygra, więc ja bym tu zamienił go na samego Zeina. Yy, no Kevina Owensa i Logana Polana bym zostawił, bo oni mają ze sobą fełt i mogą nawet coś ciekawego tam zrobić. Na przykład LA Knighta zamienić z Bronsonem Reedem i jednocześnie na Elimination Chamber dostać walkę LA Knight kontra AJ Styles, bo oni teraz mają feud. I jakby tam był właśnie Bronson. No, no właśnie... Stanie... właśnie to jest najlepsze podsumowanie w ogóle tego meczu. W sensie tak sobie myślisz, masz tego dru, który... Chcę być na WrestleMania i chcę walczyć o ten, pas, o, ten, o ten pas właśnie. I potem, uwaga, Randy Orton, który jedyne czego chce chyba, chyba że już nie chce, to zemsta na Bloodline, nieudana zresztą, ale więc nie wiem. Bobby Lashley, który w ogóle ma feud z kimś innym, Elaine, który ma feud z kimś innym i Kevin Owens oraz Logan Paul, którzy jak już wspomniałeś, po prostu mają swój prywatny feud. Co jest dla mnie ale trochę. Ja w tych 100% rozumiem, no bo nie dość, że mają ze sobą felt, tak jeszcze i dodają, dadzą jeszcze na pewno jakieś fajne spoty w tej walce. A takie osoby też są potrzebne w Elimination Chamber. No bo taki Randy, no to nic no, ci za bardzo nie zrobi. <laughs> no, zapewne. Zapewne. Robić trzy najbardziej komory. zabójcze. Robić najbardziej zabójcze litery w historii rozrywki sportowej. Hmm. No mówię, no ale Skomory no ci nie skoczy, ani Leszli. Lay Knight chyba też nie. No, ale wiadomo, hmm. no, takie osoby też są potrzebne, no ale no, czemu tego samego tutaj nie ma? Może wizy nie dostał? Nie wiem, czy potrzeba mieć wizy. Chyba trzeba mieć wizę na Australię. Hmm, chyba trzeba. Właśnie y, przez to chyba Guntera nie będzie. Znaczy, u niego tam I wska wydaje wska mi się, wska, że. że... Nie może ze stanów wyjechać, bo ma tą wizę, jakby no. dopiero co dostał, i chyba tam przez pół roku nie można wtedy wyjeżdżać, czy coś takiego nie wiem, nie znam się. I wydaje mi się, że właśnie walka o mistrzostwo IC i w ogóle mecz Guntera, to byłoby takie fajne dopełnienie tej gali, no bo byłby ten piąty mecz, więc to już nie są tylko cztery i tak wiesz. A Gunter w ogóle cier w ogóle Gunter cierpi na coś takiego, że niby jest ten historyczny reign i wszystko jest w nim super, tylko jest taki problem, że on często nie walczy na tych pay-per-view przez to, że one są w jakichś, wiesz właśnie za granicach, nie? I to jest taki mój jakby prywatny. Stryczek dla tego Reinu. W sensie, o, możemy o tym porozmawiać, bo nie wiem, czy to zostało już oficjalnie potwierdzone, czy zdementowane, czy coś. Też na początku wydawało mi się, że to trochę taki wiesz, żeby bejtować trochę dziennikarzy wrestlingowych, że tam podobno wyszła jakaś informacja, że Jay USO na tym ostatnim row miał wygrać pas interkontynentalny, ale tam ostatecznie, tam, godzinę przed rozpoczęciem tygodniówki, zmienili to, żeby jednak tam Jimmy zainterweniował i żeby to Gunter obronił, też w ogóle podczas tej gali Gunter nie dostał swojego wejścia, Ja wiem, takie co? A, e, a... Powiem ci, że nawet czytam o tym, znaczy mówisz że jakby słyszał o tym pierwszy raz, a może w taki nie, to, sposób, ale... Nie, to <y <Worlds> było tak, że wszedłem na spotkanie z znajomymi dziewczyny, to wolę nie opowiadać, bo trochę ich nie lubi, ale mam nadzieję, że... Tego ona tego nie słucha, nas. raczej tego nie słucha. Chociaż wie, że nagrywam, hmm. ale na 90% tego nie słucha. Tak czy inaczej, no jechałem i się nudziłem, i tak sobie przeglądałem jakieś forum wrestlingowe, i tak nagle patrzę, że. O, Jay! Miał wygrać pas interkontynentalny, ale się w ostatniej chwili zmieniło i Gunther jednak obronił. A mam takie, serio? Ale ja oglądając tego przez chwilę, znaczy, no był ten moment, gdzie wykonał te pięć Spirów i Uso Splash, i miałem takie, o, kurde. Wow, ale ja przedstawiam teraz Guntera. No ale była ta interwencja Jimiego, którą można było się spodziewać. No i, no, i ostatecznie Gunter broni. To Zresztą ciekawe, co dla niego na WrestleMania. No bo chyba tam wstępnie miał walczyć z Lesnarem. Ale Lesnar się hehehe, trochę wysypał. Mm. No i nie, mnie mm. ten Title mm. tak, Nie, w sensie mówiąc, szczerze dziwne by to było, gdyby Jay miał tutaj wygrać. Bo i właśnie o tym chciałem porozmawiać. E. Czy uważasz, że jest szansa, że wreszcie dostaniemy feud między braćmi na WrestleMani? Tak, no ja po, po to była ta cała akcja na Summerslam. W sensie od początku jakby spodziewałem się, że to doprowadzi do walki na WrestleManii, dlatego też od razu ich rozdzielili, jeśli chodzi o tygodniówki, żeby nie było, że ej, zdradziłeś mnie na Summerslam, ale będę czekać jeszcze 9 miesięcy zanim wymierzę ci sprawiedliwość. <todgłosy> <todgłosy> No ale nawet to, no, co to prawda, zrobili ale... na Royal Rumble, że mieli to numer 1 i 2, to raczej jakby pokazywało, że no, idziemy w tą walkę. Ja się cieszę, bo znając życie ten mecz, to będzie taki once in a lifetime, bo wątpię, żeby mieli jakoś dużo okazji, żeby jeszcze stoczyć walkę singlową, zwłaszcza na największej ze scen. Więc jakby fajnie, że wreszcie dostaniemy ten mecz, chociaż moim zdaniem... Moim zdaniem, i tak naprawdę dało się to wszystko już zrobić szybciej, ale o tym, kto powinien wygrać pas na zeszłorocznej i to już dobrze dobrze wiemy. Ale co? No fajnie, że się. Znaczy, fajnie, że nie porzucili tego pomysłu, bo tak na początku miałem wrażenie, że coś były jakieś podchody pod tego, że ja na Pamiętam też na początku o tych przenosinach, po tych przenosinach na row, właśnie, to, że tam coś tam może podziała w tej dywizji singlowej. I... Nagle został tym mistrzem takimowym. <noise> z Codym Rhodesem z jakiegoś I powodu. to za krótko trwało. Według mnie powinniśmy dostać jakieś dwa miesiące dobre title reinu Cody'ego Rhodesa i Jaya Uso, ale zabrano nam to najprawdopodobniej bezpowrotnie. Y no tak. Zapewne tak. Y I wiesz, i myślę, że po tym, zwłaszcza po tym, jak tak szybko przegrali te pasy, dużo osób tak zaczęło sobie myśleć, że wiesz. a. To chyba coś to, chyba może, może coś to faktycznie upadną te plany na jakieś tam wielkie, wielką singlową przygodę J.A. Usa, a tutaj taki, taki, że, że tak powiem zakręt na drodze historii, ale spoko, aby też to szło w tą stronę. Czasem spojrzałem ile walk było w zeszłym roku na Elimination Chamber, było ich pięć. E, no czyli nie dużo więcej, ale jednak był ten romans z samim, którzy trochę trwali. E, a to raczej takiej walki nie będzie, chociaż też był Bobby Lashley kontra Brock Lesnar, który trwał 4 minuty. Pamiętasz, storyline Bobby Lashley kontra Brock Lesnar? Było coś takiego. Bobby A, yy, tak, pamiętam, to chyba Oni były jakieś trzy walki. walki Kompletnie losowe. Yy, tak. Przy czym każda z nich była zakończona w dziwny sposób. Każda z nich była krótka, jedna pamiętam, że chyba jakiś dziwny po prostu, w sensie jeden z nich spadł na plecy podczas finishera, to chyba Laszli i po prostu w ten sposób go przypiął Lesnar. Znaczy w sędzia sensie po prostu odliczył. Przywieło przypomniało mi się, co? jak y, było to story, co tam Bray chyba przed Elimination Chamber powiedział, że no, będę walczył z tym, kto wygra w starciu Bobby Leslie i Brock Lesnar, po czym Bobby Lesli wygrał z Lesnarem na Elimination Chamber, bo ten dał mu kopa w jaja, a Wyatt takie, okej, okay? no to w takim razie Lesli, <ścoughs> <W> tej walki <laughs> rest in pieces Bray, ale no to pamiętam, że to, to, to były... Good old times. A to było tylko rok temu. Jezus, Maria, jak, jak to się no. zmieniło? Chyba teraz by nie przeszło coś takiego, chociaż. Zobaczymy, co zrobią, bo jeszcze no. najmniejszym mniejszym przed nami. Może wygra. Możliwe, żeby nie przeszło, ale. Eee, może wygra Kevin Owens. Znaczy, mm. Stanisław mm -hmm. znaczy, no. Rollins kontra Kevin Owens to fajna walka, ale no, totalnie spisy. Albo właśnie wygra Bobby Leszli, żeby zrewanżować się. Za zeszły rok. Za co? Nie, nie, nie wiadomo za co, ale za coś na pewno. Oj tak. E, ale no Bobby Lashley konta Brock Lesnar to było coś, coś dziwnego. I to pamiętam oparte tylko o to, że Bobby Lashley ma w kontrakcie z WWE i że miał zagwarantowane to, że no będzie nie, miał story 1v1 no, na Nie Ressnara. było tego potwierdzone, no to, to ale on kurde <laughs> hmm, powrócił do WWE w 2018, a pierwszą walkę z Lesnarem miał w 2020 Drugim chyba. No to myślisz, że cztery lata było w tym kontrakcie, że dobrze pamiętamy, będziesz miał walkę z tym lesnarem. Pamiętamy, będziesz miał. Już tak właśnie... Co, co, coś takiego gdzieś tam mi się obiło. No, dobrze, dobrze. W ogóle, Ale to co, to chyba tyle o. To... No? no właśnie chciałem powiedzieć, że jak przychodziliśmy, to mówiłeś, że coś chcesz pogadać o AEW. W takim razie słucham. No właśnie, bo tak, taką klawą chyba możemy zamknąć yy, WWE, bo na razie chyba w sumie nic ważniejszego się nie wydarzyło. Chwila, szybko wejdę Oprócz. na Resting Observer i zobaczę, jakie Oczyliście. są misje. Szocji shots, ma kontuzję. To bardzo smutne. Yy, chyba z tego, co kojarzę, nam parę miesięcy out. Yy, yy. Bronson Reign tłumaczy, dlaczego nie będzie go na Elimination Chamber. O, to może sobie przeczytam. Nie o, to wiem. ciekawe, to ciekawe. Bully Ray mówi, że to nie jest jedyny aspekt, dlaczego nie lubi jednej gwiazdy W. Dobra, nie jest, nie ma nic ciekawego. Dobra, lecimy na no. EW. EW y ogólnie. Y jak wiemy, jedna z tych takich faktycznie większych pay-per-view od tej federacji, czyli Revolution się zbliża, bo to już zdaje się dwa tygodnie nas tylko dzielą od tej gali. I chciałem cię zapytać. Jak ty w ogóle śledzisz tą, tą sagę, że Sting będzie kończył karierę? Czy w ogóle jakby jesteś tak bliżej, czy masz tak kompletnie, że a, nah, whatever? Wiem, że będzie kończyć karierę na Revolution. Kropka. Okej, okay. no to dodając w sumie trochę, trochę tła, no to Stingi i Darby Allin są obecnie, jeżeli ktoś to ominął, mistrzami tag team w AEW. Po tym jak zdetronowali, zetronizowali Rickiego Starksa oraz Big Billa. Tak. No i ich, no i Stinga przeciwnikiem końcowym właśnie w walce o to mistrzostwo tag team. Będzie nie kto inny jak duet yy, no, wiceprezydentów AEW i Young, yy, Young Bucks, którzy w ogóle wrócili po dłuższej przerwie, nic nie robienia, to swoją drogą. I yy, obecnie mają dżimik yy, wiceprezydentów, którzy są dupkami i chodzą i się rządzą na zapleczu. Yy, czy masz. Ok yy, jak, jak, jak ci się podoba to tło? Do końca Niech kariery. To powiem Stingo. to. Bardzo rozśmieszyło mnie to, że wszedłem sobie na Wikipedię tejże gali i zobaczyłem, że jest walka Wardlow kontra Powerhouse Hobbs. I że to jest Mid-Madness match. To pierwsze fakt, że oni mieli półroczną rywalizację w zeszłym roku, to fajnie, że do tego powracamy. Ale ktoś tam jeszcze będzie, więc mm. to będzie Fripple Fred Match. Ale mit madness match what the fuck. E, dobra, wracając, e, powiem e, zbisać... powiem ci, że wyprz wyprzedziłeś fakty, wyprzedziłeś fakty, bo match word ogóle ogólnie chciałem, chciałem zapytać za chwilę. Sorry. To, no dajmy. E, e, Dynamite aktualnie na bieżąco nie oglądam, więc swojej opinii nie wypowiem czasami jak sobie wracam z uczelni albo jestem na siłowni to sobie włączę podcasty o tygodniówkach i ogólnie tam ludzie mówią, że to co teraz robią Young to jest mega fajne, mega zabawne i że mają dobry gimmick. Więc powiedzmy, że im wierzę i że faktycznie jest to coś fajnego. Nie wiem, potwierdzasz, zaprzeczasz? Mogę potwierdzić, bo mam wrażenie, że po prostu Nick i Matt Jackson, chociaż teraz w sumie zmienili na Matthew i Nicholas, żeby, żeby, żeby nadać sobie powagi, no im pasują wszystkie dżmiki, które sprowadzają ich do bycia totalnymi dupkami. Dlatego po prostu to, że... No jeszcze to, że wiadomo, jest to połączone z tym, że są tymi EVPs, jakby mi to pasuje. I mówiąc szczerze, to jest lepsze niż... To jest lepsze niż właśnie takie jechanie na zasadzie jesteśmy Young Bucks, więc dostajemy title shot'a, bo jesteśmy Young Bucks i wygrywamy mecz o title shot'a, bo jesteśmy Young Bucks i robimy wszystko, bo jesteśmy Young Bucks i w sumie nic poza tym. Tutaj no przynajmniej faktycznie przez te jakieś, wiesz, takie ich segmenty na zapleczu czy po prostu przez to, że dostają trochę czasu antenowego, innego niż ten w ringu dla odmiany, no to wreszcie sprawia, że przynajmniej chce się Zobaczyć faktycznie, co do, 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 do czego to doprowadzi. Yy, no, a myślę, że przyznam szczerze, liczyłem, że Sting w tej swojej ostatniej walce po prostu, że to jakby będzie takie, wiesz, przekazanie pochodni, w sensie, że jeden na jednego z Darbym Alinem to nawet jakaś, wiesz, taka krótsza walka, ale po prostu singlowa, bez, bez jakichś tam większych reguł. No ale po prostu Darby kończące karierę Stinga i sam, sam Darby zyskałby na tym dużo momentum, yy, więc pod tym, jakby pod tym względem mi jest przynajmniej szkoda, że, że to będzie walka tak teamowa, ale jeżeli Sting uznał, że, ja wiem, że nie jest w stanie dać jakiejś takiej fajnej singlowej, no to może, może faktycznie fajnie, że, że, że ci Young Bucks nie wiem. No jednak pamiętajmy, że większość walk Stinga od jego powrotu to jednak polegała na tym i jest to zupełnie zrozumiałe już fakt, że on wykonuje te swoje chore bumpy to nie wiem jak człowiek w jego wieku jest w stanie to wszystko znieść, ale mimo wszystko no w większości tych walk no to no to Darby otrzymywał więcej ofensywy, on przychodził, zrobił jakiś no-sell, potem właśnie wykonał jakiś mega spot i do tego w większości jego rola się ograniczała, więc nie spodziewałbym się, żeby był on aktualnie w stanie wykręcić singlową walkę z takim Darbim. To, że jest to tak team match, to mi akurat nie przeszkadza, ale w ogóle mam na Ciebie pytanie, bo jak jeszcze śledziłem w miarę AEW regularnie, to tam przypadkiem w tym story nie było Rika Flera? Że on tam coś tam miał zrobić, Czy yy, on zniknął? A jest. W sensie Rick Flair yy, na, w sensie na razie miał taką rolę, że po prostu siedział sobie jakby przy ringu. No i jak wygrywali, to po prostu podchodził i tam podnosił rękę Stinga, nie. I, i taką rolę. Natomiast yy, na ale Dynamite po wczorajszym. Po co? Yy, ale co? Ale po co on tam był? A. Yy, no po prostu, żeby podnieść rękę Stinga zawsze. I wiesz, tak, taki zrobić taki... Uuu, wy, wygrał, A, wygrał. Uuu, dobra, dobra, okej. Okay, tak, tak, żeby, tak dobra, dobra. no. Dobra, kontynuuj. Yy, no, i natomiast wczoraj na Dynamite yy, miał segment, na którym przyjechał yy, do budynku yy, i wszedł do stajni Young Bugs, yy, żeby, jak to stwierdził, pogadać. No i jak, jak się tak do niego spojrzeli, takie yy, 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 yy. no nie, zaraz, tak, nie, ja macie czas? Nie wiem, co no? będzie, Wiadomo, że to będzie main event, i nie wiem. Ric Flair da nadszota Stingowi w jego ostatniej walce. I przymierzy się z Yangbuksami. ojej, ja, no ja już to widzę. Ja już to widzę. No dobra. To już rozumiem, czemu tam jest Ric Flair. is no. the player in the game. Woo! Nie potrafię robić Ric Flair. Po no, prostu to było gorsze niż ten aktor drogą. w the Iron Claw. Mm, tak, było <noise> Ale y, no co, pozostaje pytanie Czy Sting zakończy swoją karierę Jako niepokonany w AEW, Bo nie zaliczył zdaje się ani jednej porażki Faktycznie do tej pory Nie no, To y, jest jego ostatnia walka y, to, A ma pasy mistrzowskie No to no, no, jakoś musi y, No zawsze jest opcja, że zwakują później ale Don't to do jest. it <głos> <głos> y, Mogą, ale no. to nie myślałem. Ale no nie. Nie, nie tego. Ale powiem, ci, że, ale powiem ci, że to sprawi, że będę patrzył mimo wszystko z lekkim zaciekawieniem na ten mecz, bo widzę jakby widzę opcję, że wakują, a widzę opcję, że faktycznie Young Bucks zostają, <laughs> zostają mistrzami, bo to Young Bucks. To cóż, niezależnie od tego, I jak ta walka sobie. się skończy, I to tak i tak będzie tak. to lepszy retirement mecz niż Kurt Angle z Baronem Corbinem. Każdy retirement match będzie lepszy niż Kurt Angle. E, Dobra, zdaje się, że ec Free niejaki retirował Tyrusa ostatnio, albo kiedyś no tam. To, to, no to, to już chyba było lepsze pożegnanie, chociaż nie wiem, nie oglądam NWA i to się raczej nigdy nie zmieni. Ale tak patrzę sobie na tę kartę, to raczej na żywo nie będę oglądać, bo nie ma nic takiego mega wow. Wiadomo, nadrobię sobie ten match Stinga. E, triple threat match opas, AW e, wygląda bardzo kusząco. E, Eddie Kingston kontra Brian Danielson, to mówię samo przez się. Will Ospreay kontra, kontra. O, w ogóle, zanim o tym powiem, Will Ospreay kontra mm -hmm. Michael Oku na ref Pro. Obejrzyjcie. O Jezus, Maria. A, ale, to, ale to było dobre. Ale to było dobre. W, w, w ogóle oglądajcie każdą walkę Willa Ospreay'a, bo, bo chłopak jest niesamowity po prostu. No, no, no wiadomo, ale mówić. tutaj. O. Świetne, świetne starcie. Eee, I mam nadzieję, że z Takesztą też będzie dobre. Eee, no i obejrzę Wardlow'a z Powerhouse Hobbsem. <laughs> eee, właśnie, eee, chciałem się o to zapytać, bo jest ogólnie śmieszna sytuacja z Wardlowem, no bo on tam wrócił. Eee, jest w tym Undisputed Kingdom, czy jakkolwiek się nazywa, najbardziej martwa frakcja w AW. Z głównym heal'em, który jest tak przepotężny, że chodzi o kulach. Generalnie, czy, czy to nie jest jakby... Inaczej, jakie masz myśli o... o... Wardlow... Jak się to odmienia? Wardlowie? Yeah. Co, co myślisz o panu Mayhemie? Bo jak wiemy, takim pseudonim. Jakby w związku z tym, że dosłownie... Cała jego kariera od wygranej z Maxem polegała mniej więcej na tym, że Wardlow walczył z jobberami, w sensie i tak w tydzień w tydzień z jobberami, po to, żeby dostawać shota na TNT, żeby o, go Roman, wygrać. Ja żeby... Zagadkę. Mam zagadkę, ile razy Wardlow był mistrzem TNT? Trzy Kurde, ja myślałem, że Ja bym tak od razu, szybko to nie powiedział. Czy, bo w sensie zapamiętałem to dlatego, że to było w krótkim odstępie czasu po prostu. To było... Wygrał... I, i potem właśnie dostał walki z Jobber, Jobber, Jobber. Z pierwszym poważnym przeciwnikiem przegrał. Nie pamiętam, czy to był Joe, czy Willy Osprey, whatever. Yy, w rewanżu... Znaczy, w sensie później znowu dostawał Jobberów, więc w rewanżu yy, wygrał to mistrzostwo. Bronił go z Joberem, potem znowu go przegrał z kimś poważnym, znowu z kimś z tej dwójki. I potem znowu, jakby. Czy, w, w ogóle czy to jest normalne, że ten, że ten człowiek. Ale, ale, czy, to jakby, czy to jest normalne, że ten człowiek dosłownie, jedyne walki, jakie toczy, to jest albo tytuł TNT, albo walka z Joberami? Jakby dlaczego? No bo. no Nie G wiem, zapyta się Tonego kana. Ale miałeś takie pytanie, co aktualnie sądzisz o Wordlowie? Aktualnie moja odpowiedź to no, nic nie sądzę, bo no, chyba nic za bardzo nie robi. Nie, właśnie w sensie. W, sensie w ogóle co se, nie, bo jakby o co sądzisz o tym, że dosłownie. Mm, on ma teraz Jimmy, że właśnie jest zmęczony i ostatnio w sensie. Ostatnio dał mega fajne promo w ogóle na Dynamite. Takie, że aż czuć było tą jego frustrację. <laughs> Mimo, że ta część Dimiku że właśnie jest zmęczony tym takim dokarmianiem he's old, takimi słabiakami. He's tired and he's working with fucking mm, tak, właśnie, że jest zmęczony tak jak mówiłaś, taką walką z jobberami i takimi po prostu yy, ochłapami i że właśnie chce czegoś wreszcie porządnego. Yy, i, I chyba powiedział to po jakichś znowu trzech czy czterech tygodniach pokonywania jobberów. No to w takim razie no, ma motywację, że już nie chce dostawać takich walk i Dlatego w sensie, bo on w ogóle dał. Meet mecz. No, w sensie, bo on po prostu dał Open Challenge, chyba w tym Meet Madness Match? I nawet, mówiąc szczerze, ominąłem jakby kompletnie to, że. We, e, tak, e, Powerhouse Hops przyjął? Tak, znaczy, tak jest na Wikipedii. Jest Wardlow kontra Powerhouse Hops kontra To Be Announced. O. Okej, okay, dobra. Nie, bo w sensie na tej wikipedii, na której ja patrzę kompletnie, jakby nie ma rubryki z tym meczem, <grych> więc no, no jak, ja jak wiemy, bywa i słowo. tak. Dobrze, dobrze, wierzę, wierzę. E, no, jakby nie wiem, mam wrażenie, że to będzie jakiś mecz na zasadzie Powerhouse Hobbs kontra Miro, w sensie ten, co też był na jakimś tym pay -per view w sensie on się wydarzy, będzie dużo mięcha. I, I nie wiem, co powstać. No, znowu dżoberzy, no, znowu dżoberzy. Każdy no, każdym no, miejscu są no, opowiedział, że on już nie chce dżoberów, to już nie będzie stawać dżoberów. No, spokojnie, trzeba się, się to jest całe story. No, będzie Meat madness <coughs> match, World wygra Meat madness <coughs> match, czymkolwiek ta stypulacja będzie, chyba po prostu, no, że są duzi ludzie, ale never mind. No i to będzie nowa, nowa era. Pamiętam, pamiętam, bo to akurat promo oglądałem, jak Adam Cole po World's End wytłumaczył, na czym będzie polegać Undisputed Kingdom? Kingdom. Dobrze? Nie pomyliłem się. Tak, chyba tak. Chyba tak. No. Okej, okay, bo mi to się miesza, czy to z Elite, czy z United Empire, czy z wszystkim. Tak, czy inaczej yy, powiedział, że World Law, on idzie na główny pas. Więc pamiętajmy o tym. Ja nie zapomniałem, mm. więc on zaraz pójdzie na główny pas, to tak, ja wygra. I. Tylko książka. ja nie zapomniałem. Nie zapomniałem nawet, że dodał, że Wardlow idzie na pas po to, żeby oddać go Kolowi, gdy ten będzie miał w nogę. Nie, śmieszkował on nie mówił czego na serio. Albo mm, nie, nie. W ogóle Adam Kol odjeżdża, jakby w telewizji? Eee, wydaje mi jest go na tyle mało, że gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że pojawia się na Dynamite raz na jakieś pewnie może trzy tygodnie. A jak nie cztery, gdzie sobie kuśtyka do ringu i wygłasza promo i to jest... No, no ale... No, no, cała ta stajnia jest absolutnie, niestety, bez sensu w momencie, w którym po pierwsze nie ma Maxa, po drugie Adam Cole... Jest rozwalony na wszystkie możliwe strony. No, to jest smutne, aż prawdziwe. Spokojnie. E, Rodi wygra pas od Orange'a. E, tam Bennett, e, no ogólnie Kingdom, e, mają pasy Arrow To jest nowa siła, ta Ale dobra, bo chyba na razie nie będziemy za dużo jeszcze mówić o Revolution. Może w przyszłym tygodniu jakoś się spotkamy i trochę więcej pogadamy, ale trzeba byłoby zaprosić kogoś albo wziąć za kłaki Cezara, żeby przyszedł, bo myślę, że nie jestem <gánie> najodpowiedniejszą osobą do robienia predykcji slash zapowiedzi Revolution, patrząc na to, jak aktualnie wygląda moje śledzenie produktu All Tresling. W sensie mogę być i mogę się pośmiać. Ja tutaj zawsze dla takich rzeczy... No, w sensie... Nie no, po, słuchaj, poś, poś, pośmiać się za mnie zawsze. No. Yy, 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 znaczy, bo ogólnie w sumie format... Yy nasz format da, nadal zak zakłada to, że, yy, że, że może jakichś gości się uda zaprosić. <grym> może. Yy, no to co, to chyba pomyślimy. W zasadzie czy my, czy my względnie planujemy zrobić to za tydzień? Chyba tak, wypadało przed Revolution, tak, tak po prostu no, jakoś... Tak tak jeszcze taka, jak coś tutaj dotrwał w ogóle, jak dotrwałeś, to wow post dla ciebie. Ale możecie też pisać jakby w komentarzach, jak przez jakiś ten tydzień wam jakieś tematy wpadną do głowy, albo chcielibyście, żebyśmy coś przedyskutowali, to myślę, że możemy zrobić taki fragment odcinka, gdzie po prostu mówimy o tematach, które wy zaproponujecie. Więc jak coś śmiało piszcie w komentarzach. O, Albo, się. albo, albo w ogóle zadawać wiedział? pytania. O! Ale bym powiedział, że e, mam przypomnieć o tym, żeby zostawić e, łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. E, i, i, I. I tyle. A tym, którzy zrezygnowali z subskrypcji, to już, to, to już możecie ją wrócić. Już możecie znowu. Nie, nie, już jest z powrotem powyżej 5 tysięcy. To było takie zabawne, bo tak oh. e, wcześniej nagrywałem do momentu, żeby było 5 tysięcy na kanale, potem mam takie, okej, okay, dobra, raczej następnego celu się nie uda, więc trochę się odsunę w cień i spadło poniżej 5 tysięcy i miałem takie, hmm, szkoda. Ale powróciliśmy, <ścoughs> więc jesteśmy na, e, na dobrej drodze. E, tak czy inaczej, e, no to dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mówił do Was Lesiu oraz Sikario. I co? Widzimy się za tydzień. Coś.